świński pies i żaba wołowa. Od chwili, kiedy Szwejka po raz ostatni zakuto w kajdanki, upłynęło wiele lat. To prawda. Mimo to dobrze pamiętał wszystkie szczegóły ówczesnej wojaczki, dlatego mógł ją porównać z dzisiejszą, nowoczesną metodą szkolenia wojskowego. Gdzież te czasy, ta idylla, kiedy jeździł dla Feldkurata garnizonowego w Trydencie Augustyna Kleinschrota po winom szalne. Wtedy też go łajano, ale jakoś tak delikatniej. Feldkurat nie nazywał go inaczej niż ty gnojku miłosierny, ale szwejka to tylko cieszyło. Szwejk stwierdził, że w ciągu tych lat znacznie rozszerzyły się wiadomości zoologiczne austriackich szarsz. Już pierwszego dnia swojego pobytu w baraku obozu wojskowego w Bruku nad Litawą, wydawało mu się, że wszyscy przełożeni, przechodzący z marsowymi minami koło świeżo zmobilizowanych rekrutów i rezerwistów, których mieli wymusztrować na żołnierzy frontowych i uświadomione pod względem wojskowym mięso armatnie, musieli studiować nauki przyrodnicze albo przynajmniej gruntownie przewertować grubą księgę pod tytułem źródła dobrobytu gospodarczego, wydaną nakładem Kocicho w Pradze. Jeszcze tego samego przedpołudnia, gdy tylko przyjechali i zostali zakwaterowani, kapral Althoff, przełożony sektora, w którym w jednym z zakurzonych baraków szwejk miał swoją pryczę, nazwał go kozą engandyjską. Gefreiter Müller, niemiecki nauczyciel z Gór Kasperskich, czeskim śmierdzielem a sierżant z żabą wołową i bydłem wieprzowym, dodając, że go sobie wypłynął.